pomimo do spotkania jeden do jednego po strzale Daniela Szewka i ręce z numerem 7. Do pewnego momentu ten mecz wyglądał, że jest pod naszą już kontrolą. Co się stało, że niestety straciliśmy te dwie bramki? To jak każdy widział, no, zostanie 2-1 karny. Takie rzeczy się zdarzają w meczu. Przeciwnicy wyrównali na 2-2. Później, z tego co tam pamiętam, to chyba zawodnik, który wszedł w drugiej połowie, pograł sytuację na 3-2 i w końcówce odkryliśmy się, przeciwnik wykorzystał to i zdobył bramkę na 4-2. No, uważam, że nie zaprezentowaliśmy się źle na tle Wisły. Troszkę zabrakło szczęścia, bo i słupek, i poprzeczka. Na pewno możemy mieć podniesioną głowę po tym meczu, ale niestety punktów nam to nie daje. Dobra, dziękuję Ci bardzo.